What? Hello. Hello. No, thank you. Have a look, sir. I'm for your shoes. Thank you. La white stone, no, bowl, coconut. Thank you. Thanks for those souvenirs. Thank you. Vous voulez des casquettes de l'île Maurice? No, thank you. Hein, monsieur? Hello. Thank you. Thank you. Hello. Ale atak był, co? Oni mi się wydaje, że tutaj nikt nie wchodzi im w ciągu dnia i dopiero my weszliśmy i zarzucili wędkę. No, 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 thanks. Wtedy to widzieliśmy, nie? Takim, nie? Bo to są sześć... Jakiś tych... Hello. Germany? No. England? Poland. Ah, dzień dobry. Dzień dobry. Thank you, really. Vanilla, saffron. Thank you. Thank you. Co to jest? Jakieś kadzidła. Hello. Ten ołtarzyk tutaj taki znowu. Thank you. Kokos. Na Diwali. Co to jest na Diwali? Chcesz tego dodo? Do spanka? Thank you very much. Elektronika, buty, saszetki, Nike. Retro, voilà retro! Bym chociaż się rozumiała, co krzyczysz, nie? Hey, voilà retro! Ma zagra jakaś. Maski na Halloween. Madame, allez bon! O, masakra. Nigdy nie byłam. Ale czuję się pod tym kątem, jak oglądałam filmiki w internecie, że właśnie tak trochę indyjsko, tak dużo wszystkiego jeździ, byle jak, byle gdzie. Trzeba się przyciskać. Tragedia. Jakie zegarki masz. Mister Kebab. Byliśmy przed chwilą na markecie centralnym. Teraz już wyszliśmy, bo tak naprawdę nic tam ciekawego takiego nie było. A tutaj widzicie, znajdujemy się przed, nie powiem wam pełnej nazwy, najwyżej napiszę na dole filmiku, przed meczetem, który, jeśli chodzi o architekturę, dla mnie bardzo ładnie się prezentuje. Wiadomo, że my tam nie wejdziemy do środka, ponieważ będą się modlić, to nie jesteśmy stosownie ubrani, aczkolwiek powiem szczerze, że ładnie się prezentuje tutaj ten budynek. Ładnie, ładnie. Masjid się nazywa ten meczet. O, widzimy trochę ten meczet ze środka. Tuż obok niego znajduje się parking, tak? Tam zostawiliśmy auto, bo to jest naprawdę ciężko gdziekolwiek znaleźć wolne miejsce, żeby zaparkować, a tak jak widzicie obok, teraz tutaj mijamy wzdłuż krawężnika samochody. Tak wyglądają miejsca do parkingu, gdzie można zaparkować do 2 godzin. Chociaż nie wiem też, na jakie zasadzie oni to sobie w ogóle sprawdzają, czy auto tutaj 2 godziny stoi. No i tutaj powracając do tego parkingu, godzina kosztuje 40 rupii, więc stwierdziliśmy, że to nie jest dużo, a skoro jest parking tu prywatny, jest miejsce parkingowe i nie trzeba się martwić, szukać i jeździć między tymi wszystkimi tutaj uliczkami,
i się denerwować, to można stawić autko. Gdzie tu są pasy? O czym ty mówisz, Karolina? Teraz nie przepuszcza, po prostu idzie. Tutaj niestety jest. Jak się nie wepniesz na ulicę, to nie przejdziesz. Nikt tobie nie ustąpi. Nie ma na takiej możliwości. A tu bardzo ładne miejsce widzę z tymi kwiatkami hotel. Mamy tu Chinatown, oczywiście sklepy chińskie. Wszystkie możliwe. Mamy tu chyba zarys butelkowego smoka. Nie wiem. Tam z tyłu dalej mamy drugą bramę. Są sosy. Ale sos jest zbyt ciężki, żeby mogli schować. Bardziej to ja bym chciała te właśnie te snaki, co mówię, że z wróżbą zobaczyć. Są te krabowe. Chińskie. Co by można było stąd wziąć? To jest z wróżbą? Co to jest? Krakersy? A tu masz miks jakby, ale aha, to jest do panierki. To są candy. To jest herbata jakaś? Herbata nie jest ciężka, więc można by było wziąć. Ciasteczka. Myślisz, że herbatę wziąć? No, można wziąć, ale to tak, jaśminową mamy. Jakaś... Blut, czerwona z cukrem. To jest olong. Olong. Też nie wiem. What is it oolong tea? Oolong tea. Oolong tea is you have different type of tea. A, że stara jakaś tam. This one is a different type. You have bilongchun, you have tilo, you have green tea. Okay. You have jasmine tea. Jasmine, all is tea, jasminowa. But it's a different taste. Uh-huh. If you ever taste it, you will like it, I don't know. Okay. You must choose, yeah. Herbaty z Chin oraz północnej i północno-wschodniej części Tajwanu. Aha. Weźmiemy. Pringlesy. Tu jakieś ich oryginalne. Poki. Są jakieś dekoracje takie, nie? To są po prostu pałeczki, czyli takie jakby paluszki zamaczane w czekoladzie. To słone, ale słodkie, tak? Słodkie to są. Green tea, matcha, flavor. No. A to co to jest? Nie wiadomo co to jest. A coś małego bym chciała wziąć. Co to jest? Są cukierki? No, takie. Okej. Okay. A to co to jest? Nie, to jest zbyt ciężkie, to bym sobie wzięła. Takie małe. Z takich mniejszych. Ten se horn, ten se wzięła to. I jeszcze byś chciał jakieś? Nie, no, zjemy. Ja tego nie będę brał horn. Jedna to dwa. To spicy. Spicy? Tam ten sam to był spicy. Pokaż. Sobie a to? Pokoje sobie zjemy. Dobra. Kontrałą, czyli grzebyskowe. O, dobra, bierzemy. To są ciastka jakieś dyniowe. Drogie, nie? No. Mamy tam paczki, napoje takie jest, takie mamy. Nie, no patrzę na te ciastka jeszcze. Nawet jakbyśmy wzięli, to które byś wzięła? Chyba, że to, ale nie. Tu masz jakieś różne smaki, widzisz? Tu. Pokazane, więc bym chyba wzięła te mieszane. To masz z czekoladą. No, to bym wzięła.
I jakiś napój, jeden i spadamy, co? No, który byś chciał? Nie wiem co. Peach tea, mango, lychee tea. Wszystko? Tak. What are you doing? Słoiku, nie. Będzie za ciężki, bo nie będzie, będzie coś z tym można było zrobić. Oprócz tego właśnie Chinatown znajduje się ten wielki, duży bank. I w tym banku można normalnie pójść wymienić tak, pieniądze, tak? Więc jeśli ktoś miałby problem z walutą, to oczywiście ta pewnie nie powinien się kierować, będąc w całym centrum miasta. My idziemy teraz w stronę Umbrella Square. Chcemy zobaczyć parasolki, które bardzo często są atrakcją w różnych miastach, które wiszą nad waszymi głowami, przywiązane między budynkami i wiadomo, pięknie się prezentują i w ogóle. Chcemy zobaczyć, nie widzieliśmy tego do tej pory nigdzie w miejscach, gdzie byliśmy. Bardzo dużo tutaj jest stanowisk również z takimi światełkami. Sprzedają jakieś LEDy, jakieś takie światełka, jakieś takie inne pierduchy, ponieważ zbliża się święto tutaj istniejsze, które się nazywa Diwali. Jest to święto, można tak nazwać, światła, gdzie w gronie rodzinnym ludzie spędzają czas, przebierają się w tradycyjne strunie hinduskie, częstują się różnymi smakami, jakimiś wypiekami i takimi innymi rzeczami. Atmosfera jest przyjazna, to jest takie święto, jak może być państwowe. Ono jest na przełomie październik i listopad. Będziemy mogli trochę wam ponagrywać i pokazać, jak ono się prezentuje. To święto, bo oczywiście świątynie tutaj hinduskich nie brakuje. Wszystko będzie ładnie ozdobione, dekoracje, więc będzie można tutaj wszystko sobie ładnie zobaczyć. Nie wiem, czy oni te świeczki będą wystawiać, podpalać tutaj, czy jakieś lampiony. Wszystko się okaże na miejscu. Jest tutaj taki chaos. Śmierdzi cały czas jakimiś kadzidłami. Dla mnie to jest w ogóle, no nie czuję się zbytnio dobrze, no ale nie przemawia to do mnie, jakbym miała przesądzić. Pachy, takie pierdolino. I co byśmy, nic byśmy tu nie kupili. Chętnie bym weszła do takich sklepów, bo zobaczyć. Chcę coś kupić na pamiątkę, no aczkolwiek mój bagaż niestety ma tylko limit do 20 kg. Nie będę bardzo miała zbytni ani Kamil jak zabrać takie rzeczy, więc nie kupujemy. Bo coś się spodoba, nie będziemy żałować. Teraz idziemy, jak wspomniałam wcześniej, sorry, że tak zmieniam temat, ale nie mogę myśleć, bo tu jest chaos. Idziemy teraz zobaczyć te parasolki. Tutaj obok się znajduje taki jakby cały mały budynek z jedzonkiem chińskim. A tutaj już teraz udało nam się dojść do tego miejsca, co wspominałam. Idealne miejsce, żeby się schować, jak będzie padał deszcz. Więc dzisiaj mam akurat cały dzień taki pochmurny, pada, nie pada, więc akurat spoko. Jak zaraz by lunęło. Jest tutaj wymóg, żeby chodzić po ulicy w maskach, więc będę musiała założyć maseczkę. Mimo tego uważam, że bez sensu jest noszenie maski na ulicy. Kierujemy się już do autka, ponieważ na 2 godziny planowaliśmy, żeby to autko zostawić tam na parkingu. Bo jeszcze może uda nam się gdzieś zajechać, albo po prostu wrócimy już bezpośrednio do hotelu. No, pogoda też trochę, tutaj nam trochę pokrzyżowała plany, bo mieliśmy w planach wcześniej być jeszcze na plaży takiej jednej, żeby odwiedzić. No ale wyszło jak wyszło, z rana mieliśmy nurkowanie. Więc możemy być tymi trochę nieogarami, na przykład ja nieogarem, a tutaj wam mówię, wszystko prezentuje się pewnie niezbyt tak jakbym chciała, aczkolwiek no po nurkowaniu po prostu przestało padać. Jako się przejaśniło, więc postanowiliśmy, że udamy się na Chinatown i na ten centralny market. A teraz tutaj idziemy jeszcze troszkę obejrzeć po drodze, jak się prezentuje Port Louis miasto, bo w tym właśnie mieście teraz się znajdujemy.
I tutaj właśnie się znajduje ten pasaż, miejsce, gdzie jest dużo tutaj chińskich restauracji i innych, także butiki są, sklepy tutaj, jak widzicie, z odzieżą sportową, jakieś firmówki, więc jak tu przyjdziecie, możecie, tak jak te osoby wokół nas, wrócić z jakimiś tam reklamówkami, zakupami. A my, no niestety, jak mówiłam, nie mamy zbyt miejsca w walizce, więc nie możemy sobie pozwolić na cokolwiek, żeby sobie kupić, więc bez sensu też nam jest chodzenie po sklepach, patrzenie czegoś, czego nie kupimy. Przepraszam, nie mam orientacji. Właśnie tutaj już wyjechaliśmy sobie z tego parkingu, gdzie mieliśmy autko i teraz próbujemy stąd się wydostać, bo chcemy jeszcze zdążyć do drinka, może koktajl, takiego jednego lounge baru, bardziej myślałam, że pod wieczór pójść tam, ale teraz nam tak z czasem wyszło, że możemy teraz.